Chcę dzisiaj pociągnąć i zakończyć temat, który zaczęliśmy ostatnio. Na temat wyrażania uczuć. A dzisiaj bardziej powiem o uczuciach, chociaż w zasadzie potrzeby są tutaj też zawarte. Ale chcę dzisiaj powiedzieć dokładnie jeszcze, jak wyrażać uczucia swoje. To jest w ogóle, to nie jest temat prosty. Wielu ludzi, tak jak powiedziałem ostatnio, ma ogromną trudność w mówieniu o tym, co czują. Bardzo wielu ludzi. Bo w ogóle to nie jest proste, żeby w konstruktywny sposób wyrazić swoje uczucia, a szczególnie negatywne. Chociaż pozytywnych to też dotyczy, ale najbardziej trudno jest wyrazić negatywne uczucia. To, co jest negatywne. Jakie to są uczucia negatywne, podstawowe negatywne uczucia? Złość, irytacja, niezadowolenie, niechęć i smutek. To są takie główne, codzienne uczucia negatywne, które pojawiają się w duszy człowieka. I każdy z tych uczuć może być albo stłumione, albo wyrzucone z siebie w agresywny sposób, albo wyrażone asertywnie, czyli prawidłowo, konstruktywnie. I tylko ostatni sposób jest w tym rozrachunku dobry. Nie ma innego sposobu, jak tylko asertywnie wyrazić swoje negatywne uczucia. Ja w ogóle bardzo chcę, żebyście po dzisiejszym dniu już poważnie podeszli do tego i zaczęli to mocno praktykować. W ogóle tą wiedzę, którą macie do tej pory na temat komunikacji, a w szczególności to, o czym mówię dzisiaj. Chcę, żebyście zaczęli je wyrażać, te uczucia. Nie tłumić, nie wyrzucać agresywnie, tylko wyrażać asertywnie, czyli prawidłowo te uczucia. I skoro nie jest łatwo mówić o uczuciach, to teraz się rodzi pytanie, czy warto to w ogóle robić. No i fakt jest taki, że to jest diabelska pułapka. Diabelska pułapka mówi o tym, że zapomnij o tym, żeby to robić, skoro tak trudno to wyrazić. W ogóle nie mów o tym. Ale do czego doprowadza realne wprowadzanie uwalniania emocji? Tych negatywnych na przykład, o czym mówię teraz. Przede wszystkim to cię uwolni od napięcia. Jeżeli uwolnisz emocję, nawet negatywną, to napięcie w tobie spadnie. W ogóle wiecie, z czym większość z was się boryka na co dzień? Ze stresem. Borykasz się ze stresem. Z czego wynika stres? Z napięcia. Rozumiesz? Z napięcia. Napinasz się. A więc po pierwsze spada napięcie, a po drugie umożliwia takie uwolnienie uczuć, prawda? Zmianę rzeczywistości. Zaczyna się zmieniać rzeczywistość. Jeżeli uwalniasz, tak? Zaczyna się zmieniać. Jeżeli tłumisz lub agresywnie uwalniasz, to jest piekło. Gdy tłumisz, to jest piekło w środku, gdy agresywnie uwalniasz, to jest piekło na zewnątrz. Dopiero kiedy asertywnie, prawidłowo je uwalniasz, tak jak należy, tak, to ciężar spada, a rzeczywistość się zmienia. I tak jest zawsze. I teraz, żeby asertywnie, konstruktywnie wyrażać swoje emocje, pozytywne, ale te negatywne, o których mówię teraz przede wszystkim, potrzebujemy używać prawidłowej komunikacji językowej. Trzeba, jak już mówiłem dwa tygodnie temu,
prawidłowo komunikować to, co czujemy. Główna rzecz to jest używanie słowa ja zamiast ty. I zaraz wam to pokażę. I to są bardzo praktyczne wskazówki już teraz. Trzeba, po prostu chcę, żebyście zaczęli to stosować. Przykład. Czuję złość, kiedy ty grasz na komputerze, zamiast zjeść razem ze mną obiad, ponieważ wspólne posiłki są dla mnie ważne. Chcę, abyś jadał razem ze mną. Zobacz. To jest budowa komunikatu, która nie jest sztywna w ogóle. To nie jest coś sztywnego. To nie jest coś, czym torpedujesz człowieka. Ale to nie jest doskonała rzecz. Wydawać by się mogło, że to jest rzecz doskonała, ale ona nie jest doskonała. Można ją jeszcze bardziej udoskonalać. Można iść bardzo mocno w to, aby podkreślać w tej wypowiedzi, jak tobie jest przykro, jak tobie jest źle, rozumiesz? A mniej naciskać na to, co robi ten człowiek negatywnego. Im więcej w komunikatach negatywnych będziecie używali opisu tego, co czujecie, a mniej naciskali na to, co ktoś robi negatywnego, tym bardziej będzie to jasne dla człowieka. Jeszcze raz. Musicie być pewni, że rozumiecie to, co ja mówię. Jest człowiek, który robi źle. Rozumiecie? I jesteś ty, który stoisz po drugiej stronie. Nie usprawiedliwiamy człowieka, że on robi dobrze. On robi źle. Sztuką teraz jest to, aby przekazać temu człowiekowi, co ty czujesz w związku z jego złym działaniem. A nie oskarżenie go o złe działanie. Oskarżyć o złe działanie jest bardzo prosto. Ale wyrazić swoje uczucia w związku z tym, powiedzieć, jest mi przykro, jest mi bardzo źle, nie umiem z tym żyć. Bardzo cię proszę, abyś to zmienił. Czy możesz dla mnie to zrobić? Rozumiecie, o co chodzi? Zaczynasz uwalniać to, co czujesz w tej sprawie. Zaczynasz uwalniać potrzebę, jaka jest w tej sprawie. Dam wam takie przykłady. Zobacz. Jestem bardzo zdenerwowany twoim zachowaniem. Nie chcę, żebyś mnie tak nazywał. Ktoś cię nazwał brzydko. Co robisz? Informujesz przede wszystkim, co jest z tobą. Jestem zdenerwowany. Jest mi źle. Nie krzyczysz. Nie rób tego. Robisz złe rzeczy. Rozumiesz? Mówisz o tym, co czujesz. Proste komunikaty. Złości mnie to, co robisz. Złości mnie to. Nie doprowadzasz mnie do złości. Złości mnie to, co robisz. Nie podoba mi się, że nie posprzątałeś pokoju, mimo że obiecywałeś. Nie podoba mi się to. Rozumiecie, to jest przełożenie z ty na ja. To ja jestem tym zdruzgotany. To ja jestem tym obciążony. To ja jestem tym zawiedziony. Religia uczy,
żeby nie mieć swoich potrzeb. Religia mówi, nie wyrażaj tego. Wytrzymaj. Skłoń się przed tym. Rozumiesz? Ale to jedynie powoduje w człowieku narastanie negatywnych emocji. I w konsekwencji są potem co? Albo wybuchy, albo zepchnięcie tych rzeczy głęboko w siebie, za co płaci się depresją w konsekwencji. Więc albo agresja, albo depresja. Rozumiesz? Ale jest trzecie rozwiązanie. W trzecim rozwiązaniu informujesz o tym, co czujesz i czego potrzebujesz. Nie lubię, gdy decydujesz beze mnie. Proszę, żebyś pytał o moje zdanie, zanim przekażesz odpowiedź naszym znajomym. Rozumiesz? Nie lubię tego, kiedy to robisz. Nie odpowiada mi to. Wiecie, czemu ludzie boją się tak mówić? Wolą od razu obciążyć drugiego człowieka, bo nie chcą dać możliwości odwetu. No przecież jak powiem, że tak nie lubię, to powie do mnie, to se zmień faceta. Nie. Jeśli kocha, to zrozumie twoją potrzebę i stan twoich emocji. Bo jak nie kocha, to pies go drapa. Rozumiesz, o co chodzi? Koniec. Bo ty musisz określić to, co czujesz. Musisz określić to, czego pragniesz. Musisz to zrobić. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o stopniowanie reakcji? Po pierwsze, udzielenie informacji. Powtarzam o tym jeszcze raz. Informujemy o uczuciach, jakie wywołuje w nas zachowanie drugiej osoby. Informujemy o tych uczuciach. Uczcie się informować o tych uczuciach. Nie milczeć, nie chować tego w sobie. Nie zbierać tego, bo będziesz zbierać dzień, drugi, trzeci, czwartego wybuchnie. Rozumiesz? Czasami ludzie do mnie przychodzą w kościele, już mówię, parę miesięcy się zbieram, żeby z tą siostrą porozmawiać. Ja mówię, ile się zbierasz? Parę miesięcy. Ja mówię, czemu się zbierasz parę miesięcy, żeby z siostrą? A to o czym chcesz porozmawiać? O wojnie? Co chcesz jej powiedzieć? Kilka miesięcy? Myślisz o tym? Kilka miesięcy? No bo chcę jej powiedzieć w ogóle, że żona nie jest taka miła dla mnie. Ja mówię, to podejdź do tej siostry. Stań przed nią i powiedz tak. Jest mi bardzo przykro, że zachowujesz się w taki sposób, który jest w ogóle niemiłym sposobem. Tak jakbyś nie chciała ze mną mieć nic wspólnego. Czy możesz mi to wyjaśnić? Bo ja bardzo chciałabym, tak? Być z tobą bliżej. Takich rozmów się nie prowadzi w kościołach. W kościołach charyzmatycznych zbiera się przez 3 miesiące do tego, żeby o tym powiedzieć. Przecież to spowoduje albo wybuch, albo to spowoduje w ogóle stan depresyjny w środku. W ogóle wiecie, do czego doprowadzają gromadzone w sobie emocje tego rodzaju? Do paranoi. Roimy sobie rzeczy, które myślimy, że inni ludzie myślą. Patrzymy na nich i w ogóle zastanawiamy się, a my się nie powinniśmy zastanawiać, tylko uwolnić swoje uczucia. Rozumiecie? Powinniśmy powiedzieć o tym. To samo się dzieje w relacjach męsko-damskich, w małżeństwach. Trzeba o takich rzeczach mówić. Podajesz informacje o tym, co czujesz po pierwsze. Powiedz mu, czy powiedz jej, co czujesz. Powiedz, co czujesz. Nie mów, co mówi Biblia. Błagam cię. Nie mów, co ci powiedział Pan w objawieniu. Nie mów tego. Powiedz, co czujesz. To jest właśnie na to miejsce. To jest ten czas.
Jeżeli po raz pierwszy zakomunikujesz coś i to do kogoś nie dociera, należy po raz drugi to zakomunikować bardziej stanowczo i zdecydowanie. Jeżeli po raz pierwszy do kogoś nie dociera, bo są ludzie, do których nie dociera, popatrzysz mu się w oczy, powiesz mu, co czujesz, a on patrzy na ciebie jak cielak. I on nie wie, o co chodzi, bo on nie rozumie komunikacji emocjonalnej. Ja rozumiem, że on nie rozumie. Więc co robisz? Mówisz mu to mocniej i silniej. Bierzesz go na bok i mówisz, słuchaj, jest mi naprawdę bardzo przykro, że znowu nie zwróciłeś na mnie uwagi, kiedy przyszedłeś do domu. Przecież nie jestem przedmiotem. Co mam zrobić, żebyś na mnie zwrócił uwagę? Jest mi naprawdę bardzo przykro. Proszę, zrób coś z tym. Trzeba to podkreślić. Dalej idziemy tym torem. Można tutaj wprowadzić silniejszy akcent głosowy. Posłuchaj, jeśli będziesz się dar na kogoś, oskarżając go, to jest coś złego, to jest coś negatywnego, to diabeł ugrywa na tym swoją partię. Ale kiedy będziesz głośno mówił o tym, co czujesz, to to będzie dobre. Rozumiesz? To będzie podkreślało dramat sytuacji, bo to jest dramat. Że trzeba do kogoś drugi, trzeci, piąty raz mówić o tym, co się czuje. Ale mów! Nie czekaj, aż się ktoś domyśli. W komunikacji nie czekamy, aż ktoś się domyśli. Nie daj Boże! Ani nie oczekujemy tego od kogoś, ani my nie czekamy, dając komuś jakieś sygnały. Następnie, jeżeli ten duży, silny komunikat nie daje żadnego rezultatu, musimy powołać się na obronę własnych praw. Kiedy widzisz, że osoba, z którą komunikujesz, nie zrozumiała pierwszego komunikatu, który był prostym uwolnieniem w ogóle emocjonalnym, nie zrozumiała drugiego silnego komunikatu emocjonalnego, to w trzeciej fazie, jeśli już na takiego delikwenta trafiasz lub z takim delikwentem żyjesz, powołujesz się na własne prawa. Mam prawo być kochana. Przecież się ze mną ożeniłeś. Rozumiesz? Mam prawo. Chcę, żebyś to zrobił. Bo to jest moje prawo. To twój obowiązek wobec mnie. Komunikujemy te rzeczy. Chciałbym, abyś mnie szanował. Mam prawo do twojego szacunku. I można tu dodać, bo tam, gdzie jest prawo, tam jest konsekwencja nieprzestrzegania prawa. Posłuchajcie. Mam prawo do szacunku z twojej strony. Bo jeżeli nie, to będziemy musieli się rozstać. To jest komunikacja emocji. Prawidłowa komunikacja emocjonalna, rozumiecie? Bo widzimy, że mamy do czynienia z bardzo twardą duszą. Czyli bronimy własnego prawa w komunikacji, powołujemy się na prawo, rozumiecie? I informujemy o konsekwencji.
No i ostatnia rzecz, gdy to nie działa, no to niestety jest zrealizowanie tej konsekwencji. Bo tu się kończy komunikacja. I chciałbym wam powiedzieć, że nie ma niczego poza tym. Jeżeli nie zadziała punkt pierwszy, drugi i trzeci, to musimy zrealizować konsekwencje, bo ta komunikacja nie ma prawa bytu. Rozumiecie? Bo jak teraz zaczniemy zrobić cokolwiek innego, to będą to czary. Zaczniemy manipulować całym systemem. To jest niemożliwe. Nie na tym to polega. Bardzo poważnym problemem, jeżeli chodzi o komunikację, jest uwolnienie czegoś, co nazywamy zakłopotaniem. Ludzie cholernie boją się być zakłopotani. Zakłopotanie kojarzy się w ogóle z jakąś porażką. Ale musisz uczyć się też komunikować zakłopotanie, bo ty nie jesteś człowiekiem, który ma taki mechanizm, rozumiesz? Aby zawsze się przed zakłopotaniem obronić. Zakłopotanie jest związane z koncentrowaniem się na obrazie własnej osoby i mniemaniu, że w czyichś oczach wypadniemy negatywnie. To jest to zakłopotanie z tego wynika. Skupianie się na swojej osobie i przywoływaniu obrazów w swojej głowie, rozumiecie, że w czyichś oczach wypadamy negatywnie. Tego uczucia się człowiek stara bardzo unikać. I pierwszą reakcją to jest chęć ucieczki. Jak się tylko czujemy zakłopotanie, natychmiast chcemy się zrywać, odchodzić. Ale musimy uczyć się komunikować zakłopotanie, bo jesteśmy w życiu w bardzo wielu sytuacjach zakłopotani. I jak wygląda prosta, asertywna komunikacja? Gdy na przykład dochodzi do jakiejś sytuacji między tobą a drugim człowiekiem, gdzie totalnie nie wiesz, co masz zrobić. Rozumiesz? Więc zamiast się silić na jakiekolwiek rzeczy, po prostu mówisz, wiesz, jestem zakłopotany tą sytuacją. Po prostu. Przepraszam cię, ale to mnie przerasta. To bardzo proste rzeczy. Nie jesteś superbohaterem, rozumiesz, o co tutaj chodzi? Który ma sprostać każdej z tych rzeczy. Dlaczego miałbyś sprostać? Ktoś mówi, bo jestem w Chrystusie. To sprosta. Gdybyś tak chciał żyć, to byś albo się musiał wyizolować ze społeczeństwa, albo dobrać sobie taką grupkę ludzi, która będzie akceptowała w ogóle zupełnie wszystko w twoim życiu. Ktoś z tobą rozmawia, w ogóle nie rozumiesz, o co chodzi. Patrzysz w niego, on do ciebie mówi coś, a ty nie rozumiesz, o co chodzi. Rozumiesz? Wiesz, co mówisz? Jestem zdezorientowany tym, co mówisz. Nie mówisz do mnie wyraźnie. Do mnie ludzie na przykład mówią niewyraźne różne rzeczy. Ja mówię do ludzi wyraźnie, a ludzie mówią niewyraźnie. Wtedy ja mówię, nie rozumiem tego, co do mnie mówisz. Jestem w ogóle zdezorientowany tym, co mówisz. I ktoś często mówi, wiesz, ale ty musisz wziąć objawienie. Nie, ja nie muszę wziąć objawienia. Ty musisz do mnie mówić wyraźnie. Duch Święty mówi wyraźnie, jest napisane w pierwszym liście Jana. Jak Duch Święty mówi? Wyraźnie. Badaliście słowo wyraźnie? To słowo greckie oznacza jasno, klarownie i w sposób prosty do zrozumienia. Stąd napisane u Izajasza, na tej drodze głupi nie zbłądzi. Jak ktoś mówi wyraźnie, to debil rozumie. A ktoś mówi niewyraźnie, rozumiesz, o co chodzi? To i Platon nie skuma. Taka jest prawda.
Jaka jest moja reakcja? Jestem zdezorientowany tym, co mówisz, bo ja nie muszę trybić, co ty mówisz. To ty musisz wyraźnie mówić do mnie. Oglądaliście Chłopaki nie płaczą? Jak gość w czerwonym swetrze się ujarał i tamten z nim gada i mu te swoje definicje prowadzi, a ten stoi i mówi, wiesz co, Max, ja w ogóle nie rozumiem, co ty mówisz. Bardzo niewyraźnie to mnie mówisz. Bo do niego mówił słowa, których ten nie rozumiał. To był prosty chłop od cepa, a właściwie od kopyta. Chodzi o to, że możesz komunikować, że jesteś zdezorientowany, że jesteś zakłopotany. To żaden grzech. I nieraz na spotkaniu z różnymi pastorami, jak byłem i oni mówili o czymś, ja mówię, ale powiedz to wyraźnie do mnie. To cholerny problem z tym w ogóle. Bo tak zakręcone, tak zawiłe, rozumiesz? Jedną z rzeczy, które kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, przyszedłem do Boga, to powiedziałem, Panie, ja potrzebuję, żeby mnie ludzie rozumieli. To jest bardzo ważna sprawa dla mnie. Rozumiesz? Potem byłem w kościele zielonoświątkowym. Tam był taki pastor jeden, co głosił. On głosił tam mniej więcej 45 minut, nie? Słowo honoru. Ja czasami się tak skupiałem na tym, co on mówi. I ja naprawdę nie wiedziałem, o czym on mówi pod koniec jego kazania. Ja nie wiedziałem, co to jest, o co chodzi w tym kazaniu. To był teolog. To był człowiek w ogóle, jakiś tam doktor teologii, mocno wykształcony w tematach. Ja nie rozumiałem, co on mówi. Albo na przykład mówi ktoś coś do ciebie i stawia cię w takim miejscu, w którym masz wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, ale ty nie umiesz wyrazić swojego zdania i swojej opinii. Z różnych przyczyn, brak ci merytoryki, no czegokolwiek, rozumiesz? Jak komunikujesz? Nie wiem, co powiedzieć. W ogóle możesz nie wiedzieć, co powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Rozumiesz? Jestem zakłopotany. Nie rozumiem, co do mnie mówisz. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Komunikuję to, co czuję. Nie kombinuję. Nie kiwam głową. Rozumiecie? Żeby go nie zranić. Bo teraz go właśnie ranię. Utrzymuję go w miejscu, w którym potwierdza, że on mówi wyraźnie. Krzywdzę go. Odejdzie od rozmowy ze mną i powie, Artur mnie rozumie. Artur cię nie rozumie. Ale winien ci Artur to co? Zakomunikować. Ktoś wprowadza cię w miejsce, w którym musisz podjąć decyzję o jakimś zachowaniu. Nie wiesz, jak masz się zachować. Co robisz? Mówisz, czuję się źle, ponieważ nie wiem, jak się mam zachować. Czuję się źle, bo nie wiem, jak się mam zachować w tej sytuacji. I jeżeli nie będziecie pogodzeni ze swoimi słabościami, to diabeł was dojedzie. Jezus umarł za ciebie słabego. Co jest napisane? On to oddał życie, kiedy jeszcze byliśmy słabi. Pamiętacie? Za kogo on oddał życie? Za słabych. Czyli za twoje słabości oddał życie, tak? Obdarzył łaską twoje słabości? To teraz ty obdarz łaską swoje co? Słabości. Bądź łaskawy dla swoich słabości. Łaskawy. Bo ten prawdziwy ty, to ten słaby. Rozumiesz, o co chodzi? To jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał. Mówimy o duszy człowieka. O duszy człowieka. Wiecie dlaczego ja jestem silnym człowiekiem? Bo ja w 100% zaakceptowałem swoje słabości. W 100%. W 100%. Jak nie wiem, to nie wiem.
Jak wiem, to wiem. Jak nie wiem, to nie czuję się zażenowany, że nie wiem. Stoję i patrzę jak sroka w grat. Rozumiesz? Przychylam głowę i się patrzę. Rozumiesz? Ja mówię, nie wiem, o co ci chodzi. Przepraszam. No to nie wiesz, o co ci chodzi, jesteś pastorem. Tak, jestem pastorem, nie wiem, o co ci chodzi. Co mam ci powiedzieć? Ja komunikuję to, co czuję. Bo dopiero wtedy, kiedy ja zaakceptowałem swoje słabości, to zacząłem być w stanie czerpać moc z mojego odrodzonego ducha. Dlatego Paweł powiedział, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paweł zaakceptował swoje słabości. Dopiero wtedy był w stanie czerpać. Przez lata tego nie rozumiałem. A dziś to rozumiem. Również uczucia pozytywne jest trudno ludziom uwalniać. Na przykład bardzo trudno jest mówić o, powiedzmy, pozytywnych uczuciach z takimi ludźmi jak autorytety, rówieśnicy czy partnerzy. Trudno jest przy takich ludziach wyrażać swoje w ogóle pozytywne uczucia, wbrew wszystkim. Również to wynika z doświadczeń jednostek, jakichś ludzi. Bo ludzie, którzy wyrażali swoje pozytywne uczucia, byli karceni, gromieni przez życie. Rozumiesz? Nie ciesz się tak bardzo. Typowe polskie powiedzonka. Wiesz, co to jest? Żyjemy w takim kraju. Nie ciesz się tak bardzo. Szok. Do małego dziecka jest mówione, nie płacz. Dziecko płacze. Mówię, nie płacz. Czego płaczesz? Chcesz w dumę? W ogóle wiesz, o co chodzi? To dziecko się tak mówi. Dziecko uwalnia uczucia. Nie płacz! Nie płacz! Dziecko rośnie z mentalnością w ogóle, że płakanie jest złe. Potem przychodzi do ciebie 40-letni człowiek i on mówi, ty, ja nie umiem płakać. Dobra, tak? Dlaczego ty nie umiesz płakać? Bo mnie za mordę trzymali 40 lat. Ja mnie płakam, bo to jest źle, to jest wstyd. Tak? A z drugiej strony proszę ciebie się tak nie cieć. Co mam robić? Bo małego mówią nie płacz, podrosłem to mówią nie ciesz się. W ogóle świat zwariował, rozumiecie o co chodzi. Zobaczcie, a my jesteśmy tym bombardowani przez całe życie. I my musimy rozumieć, że to w nas wchodzi jak gwoździe. No potem z tym musimy żyć. I potem trzeba dopiero te gwoździe wyjmować i uczyć się komunikować. Płakać, śmiać się, mówić, że ci dobrze, że ci źle. Dlaczego jest tak trudno mówić o pozytywnych uczuciach? Na przykład. Takie teksty. Nie ma sensu mówić o uczuciach, bo przecież można dać to do zrozumienia komuś poprzez swoje zachowanie. Szok. Często to jest w ogóle w małżeństwach. Ludzie mówią, kochasz mnie? Przecież wiesz. Kochasz mnie? To nie widzisz? Tyle lat? W ogóle wiesz, o co chodzi? Albo jak się coś zmieni, to ci powiem. Nie jestem ślepy, widzę. Nie przyszedłem ciebie pytać, proszę ciebie, o mój stan wzroku. Przyszedłem do ciebie jako do mojej rzeczy, żeby nie do okulisty. Czy mnie kochasz? Odpowiedz mi na to pytanie. Tak! Żałuję, że zapytałem. Nie powinno się pytać, nie powinno dochodzić do sytuacji, czy mnie kochasz. Wiesz dlaczego? Bo powinny być tak często uwalniane te komunikaty. Tak często powinny być uwalniane. Nie powinno być pytań, czy mnie kochasz.
powinni się mijać i szeptać sobie na ucho, kocham cię. Wiecie, co by się stało z małżeństwami, gdyby tak funkcjonowały? Gdyby dwoje ludzi przechodziło koło siebie na przedpokoju i szeptało sobie do ucha, jesteś dla mnie ważny. Jesteś naprawdę super babka. Rozumiesz? Gdyby tak było. Ale tak nie jest, bo po co mówić o uczuciach, jak można to pokazać? Albo uczucia to bardzo delikatny temat i kiedy się o nich mówi, to mogą wygasnąć. To są teksty w ogóle mądrych ludzi. Ja te teksty wypisałem od mędrców. Rozumiesz? Takich mędrców mam w społeczeństwie. Tacy mędrcy kształtują ten świat. Tak. Jarek. Jarek i jego kot. Albo, jeśli coś zostało raz powiedziane, to nie ma po co mówić o tym po raz kolejny. Ten tekst, ja ten tekst pamiętam do dzisiaj. Tekst, który brzmiał w ten sposób, proszę ciebie. Jak ten tekst, czekaj, jak on brzmiał? Jak ci powiedziałem przy ślubie, że cię kocham, to już wystarczy. Pyta żona męża, mówi, kochasz mnie, mój, powiedziałem ci przy ślubie, jak zmienię zdanie, to ci powiem. Po wielu latach małżeństwa, mąż do żony mówi. Dalej, wyrażanie uczuć to deklaracja. Ktoś może pomyśleć, że jest nimi obdarzony na zawsze, a to zbyt duże ryzyko. Rozumiecie? Ludzie się boją mówić o uczuciach. Boją się. A teraz spójrz na proste teksty. Podobało mi się to, co zrobiłeś. To są proste zdania. Rozumiesz? Zobacz, co wyrażasz. Podobało mi się to, co zrobiłeś. Czuję się z tobą dobrze. Jestem zadowolony, że pojechaliśmy razem gdzieś. Wyrażanie takich rzeczy pokazuje wam prostą mowę codzienności. Rozumiesz? Tym trzeba zasypywać ludzi, którzy są wokół nas. Ale w ogóle wiesz o tym, żeby tym zasypywać ludzi, to trzeba się skupiać na tych ludziach. Na tych ludziach. Żeby powiedzieć do kogoś, super wyglądasz w tym ubraniu, to trzeba w ogóle mu się przyglądać. Trzeba na nim skupić swój wzrok. Rozumiecie, o co chodzi w miłości? Byłem wzruszony, gdy zobaczyłem cię tam i tam. Byłem wzruszony, dotknęło mnie. Twoje piękno mnie dotknęło. Świetnie z tobą spędzam czas. Zaimponowało mi to, co zrobiłeś. Rozumiecie, jakie to jest? To jest rzadkie w komunikacji. Bardzo łatwo nam jest wyciągnąć krytyczną uwagę z kogoś. Rozumiesz? Wyciągnąć coś krytycznego. Ucieszyłem się, gdy cię zobaczyłem. Bardzo mi zależy, żebyście umieli to robić. Żebyście umieli korzystać z tych rzeczy. To nie są trudne sprawy. To nie trzeba włączać wielkich psychologicznych zagadnień. To naprawdę wystarczy, że zechcemy przemienić ty na ja i że zechcemy skupiać się na tym, co jest pozytywne w drugim człowieku i w sytuacji, która jest z nim związana. Wystarczy, że nie będziemy się bali wyrażać zarówno negatywnych, jak pozytywnych uczuć. Nie będziemy się bali, że to coś zburzy. Nie, to nic nie zburzy. Zobacz, dam ci prosty przykład takiego szerszego komunikatu. Siedzisz sobie, nie wiem gdzie siedzisz, w kinie siedzisz. Na przykład. Siedzisz w kinie i za tobą siedzi ktoś i cukierki rozkręca. I szumi ci tymi papierkami.
dużo ma tych cukierków. Więcej ten cukierek. Siedzi za tobą. Ty siedzisz tutaj. Teraz w ogóle masz kilka rzeczy do wyboru. Możesz przetrwać serię. Gnieść w sobie to, rozumiesz? Jako wierzący człowiek możesz się pomodlić. Panie, niech nie słyszę dźwięku tych cukierków. Rozumiesz? Tak zrobi osoba, która będzie osobą zamkniętą i nie chcącą wchodzić w jakikolwiek konflikt. Możesz też odwrócić się i objechać ją, na czym świat stoi, tą osobę z tyłu. Tak postąpi osoba agresywna. Ale można zrobić taką rzecz. Odwracam się i spokojnym tonem mówię, przeszkadza mi to, że pani je cukierki, ponieważ nie słyszę aktorów, proszę, aby pani przestała. Rozumiecie? Zobaczcie, to jest w ogóle bardzo prosty komunikat. Dalej kręci cukierkami. Odwracam się i mówię głośniej i bardziej stanowczo. Proszę nie jeść cukierków, przeszkadza mi to. To są normalne komunikaty. Rozumiecie mnie? Bardzo normalne komunikaty. Zobaczcie, co w głowach niektórych z was może się dziać. A to są proste komunikaty. Jeżeli nie chcę tego zrobić, odwracam się i mówię tak. Jeżeli zaraz nie przestanie pani jeść cukierków, wezwę pracownika kina. Jeżeli to nie zadziałało, idziesz po pracownika kina. Tak działa komunikacja. W ogóle nie ma tutaj gromienia diabła. Modlenia się w innych językach, na reklamie przed filmem. Myślenia życzeniowego, że ta pani może wyjdzie albo szybko zje cukierki. Nie robimy takich rzeczy. Nie wciskamy tego głęboko w siebie. Nie stosujemy agresywnych zachowań ani religijnych form. Komunikujemy to, co czujemy. No jesteśmy normalni, zastraszająco normalni. Diabeł jest przerażony normalnymi ludźmi. Przerażony jest normalnymi ludźmi. Ludźmi, którzy są w stanie stanąć twarzą w twarz z innym człowiekiem i powiedzieć, co czują. Rozumiecie? Ja wiem, że to aż się trudne wydaje, że musimy w dzisiejszych czasach w kościele przebudzeniowym mówić o takich rzeczach. Ale to jest nasze życie, przyjaciele. Naszym powołaniem jest być zastraszająco normalnymi w tym nienormalnym świecie. A komunikacja jest mega ważna. Od następnego spotkania będę mówił o relacjach. Ale chcę, żebyście te tematy związane z komunikacją bardzo mocno sobie wzięli do serca, jak przerabiali. To jest bardzo potrzebne do normalnego życia. W ogóle Jezus był normalny. To był tak normalny człowiek. On mówił normalne rzeczy. On, kiedy wchodził w konflikt, czyli w komunikację, bo to jest pewnego rodzaju konflikt, rozumiecie, o co chodzi? To on nie mówił na przykład takich rzeczy, szybko pójdę się pomodlić, nie wzywał aniołów na pomoc, nie krzyczał na nich, rozumiesz? Ani nie wciskał głęboko swoich uczuć, tylko mówił wyraźnie, jasno, a Jezus to Bóg. Bóg jest taki jak Jezus. Ale wiecie o tym. Jezus komunikował. Komunikował. Jezus nie mówił w rebusach. On nie rysował rebusów ludziom w głowach. On mówił to, co czuje, mówił to, co myśli, w odpowiednim oczywiście czasie, w odpowiedni sposób. Nie wolno ci zaprzeczać, że masz uczucia negatywne i pozytywne. Dusza twoja nie jest po to, żeby ją brać za mordę i rzucać pod nogi.
Dusza twoja jest po to, żeby ją odpowiednio ustawić i używać. Po to masz duszę. Musisz być normalny. W duchu masz być nadnaturalny, a w duszy masz być normalny. I to zestawienie podbije świat. Paweł mówi o tym w ten sposób. Jeśli popadliśmy w zachwycenie, uczyniliśmy to dla Pana. Jeśli przy zdrowym rozumie pozostajemy, czynimy to dla Was. Rozumiecie? Paweł nigdy nie prowadził rozmów z ludźmi, opowiadając im, ile razy upadł pod mocą, jakie miał cudowne objawienia. Paweł, jak mówi o tym, jak został porwany do trzeciego nieba, to robi majstersztyk, bo mówi o to w ten sposób, że to znałem człowieka. Rozumiecie? To był on, ten człowiek. Paweł mówi tu o sobie. Ale mówi, znałem człowieka, który przez 14 lat został porwany do trzeciego nieba. On nie przyleciał do nich i mówi, Koryntianie, byłem w trzecim niebie. Tak, i powiedział. Tak, 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 tak. Ale miałem silne objawienia. Tak, 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 tak. Paweł mówi, ja przy nich to jestem przy zdrowym rozsądku. W Koryncie szczególnie. A ten kościół jest jak Korynt. Paweł by napisał się do nas list, to było, wiecie, list do Koryntian 3. Korynt. Tamten ruch przebudzeniowy taki jest. Ale to jest normalne i bardzo dobrze. To jest dla niezdrożnego. Chodzi o to, żebyście rozumieli, że wy nie możecie zaprzeczyć istnienia emocji w was, pozytywnych i negatywnych. Nie możecie ich zdławić, ani nie możecie w nienormalny sposób ich uwalniać. Wiecie, ile to nam oszczędzi w ogóle zbędnej energii? Jak będziemy mówić, co czujemy? Ja wiem, że nie wszyscy będą chcieli słuchać, ale to jest nieważne. Ważne, że ja mówię to, co czuję. Bo jak nie, to się tak przytłoczymy napięciami, rozumiecie, że diabeł będzie nam jeździł na barana. Tak nas przycisną napięcia. Rozumiesz, o co chodzi? Będziemy spięci jak agrafka pełni Ducha Świętego. Tylko co to w ogóle za zestawienie? Błagam was, mówcie to, co czujecie. Do siebie nawzajem i do ludzi. Mówcie o swoich uczuciach. Nie bójcie się, że to jest nieduchowe. Jak ci przykro, to ci przykro. Jak ktoś cię skrzywdzi i z tobą rozmawia, to powiedz mu, jest mi bardzo przykro. Uważam, że mnie skrzywdziłeś swoimi słowami. Chciałbym, żebyś mnie przeprosił. Przeproś mnie. Potrzebuję tego. Nie można to cię przepraszać. Masz. No właśnie powiem ci, dlaczego powinieneś mnie przeprosić. I powiem ci, dlaczego to mnie tak uraziło. I powiem ci, dlaczego jest mi tak źle w związku z tym. Dawno ci wybaczyłem, ale to nie chodzi że o wybaczenie. Chodzi o to, że mi źle, a chcę mieć z tobą relację. Weź mnie przeproś. Kurczę. To wiele zmienia, rozumiecie? A nie zaparcie się o konie. No to w ogóle jest. Husary? Nie tłamcie uczuć. Komunikujcie wasze uczucia. Stawajcie przed ludźmi zarówno w kościele, jak i w świecie otwarci. Rozumiesz? Otwarci. Miłość nie trzyma gardy. Miłość jest otwarta. Miłość nie ma obawy przed tym, że w ogóle nie zostanie zrozumiana. Miłość po prostu się wylewa.
Liczy na to, że ktoś ją przyjmie. Jak ktoś ją odrzuci, to będzie cierpieć, ale nigdy nie przestanie kochać. Taki jest Bóg. Stańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, żeby te słowa głęboko dotarły do ludzi, żeby każdy z ludzi doświadczył tej głębi, która jest potrzebna do tego, aby wyrażał swoje emocje, pozytywne i negatywne, w asertywny, należyty sposób wobec drugiego człowieka. Duchu Święty, pomóż w tym nam. Niech każdy z nas stanie się mistrzem asertywności, mistrzem wyrażania swoich uczuć wobec drugiego człowieka. Odrzucamy wszelką agresję, odrzucamy wszelkie kumulowanie emocji w sobie. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będziemy asertywnie uwalniać nasze emocje, będąc pod prowadzeniem Świętego Ducha. Amen.